Dzisiaj rozmawiamy z Marcinem Lewandowskim, jego bratem Tomaszem Lewandowskim i ich pierwotnym promotorem w Policach Januszem Chmielewskim. Nasi goście to jest grupa, która tutaj w Policach przede wszystkim odznacza się marką Lewandowski Team. Lewandowski Team to jest coś, co pierwszy raz padło na Mistrzostwach Świata w Sopocie. Ja pierwszy raz ze zdziwieniem usłyszałem, podobnie jak Janusz, takie w ogóle określenie pewnej grupy sportowców. Chciałem, żebyś może na początek ty jako lider tego teamu powiedział kilka słów na ten temat. Rzeczywiście nasza grupa funkcjonuje, z tym, że może stało się o niej głośno w Sopocie przy okazji halowych Mistrzostw Świata. Niemniej jednak ona już funkcjonuje od solidnych kilku lat i jest to grupa, która nie tylko angażuje samych zawodników i mnie jako trenera, ale jest to również, ja bym to nazwał, takie całe przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo, które zrzesza nie tylko właśnie nas, zawodników i trenerów, ale również przedsiębiorstwo, na które pracuje cały zespół ludzi. Są to specjaliści z różnych dziedzin nauki, jest to menadżer sportowy, jest to fizjoterapeuta, także całe takie spójne przedsiębiorstwo, które pracuje na rzecz sportowców. Czyli przede wszystkim Marcina. Kogo jeszcze? Marcin jest trzonem tej grupy z racji tego, że jest on od samego początku w niej i tak naprawdę na nim to się wszystko opiera, ale oprócz tego co roku dochodzą różni zawodnicy. W tym roku również głośno się zrobiło o Angelice Cichockiej, gdyż zdobyła srebrny medal Mistrzostw Świata. No właśnie, to było olbrzymie zaskoczenie. Może kilka słów na ten temat. Czy jej osiągnięcia to jest efekt jakichś ostatnich miesięcy, czy po prostu to jest efekt długotrwałego procesu przygotowawczego do wielkich zawodów? Angelika trenuje z nami od pół roku i musieliśmy sporo zmienić w jej treningu, dużo rzeczy. Bardzo chwaliła. To fajnie, dziękuję. Nie wiem, czy słyszałeś, ale bardzo chwaliła. Nie oglądałem, ale wiem, że te pół roku, które pracujemy, to jest ciężka praca z Angeliką. Udało się tylko dlatego, że nie została ona skrzywdzona, jej talent nie został zaprzepaszczony w przeszłości. To, co ona prezentuje, to jest bardzo solidny poziom. Ja tylko jestem współtwórcą sukcesu. Nie jestem ojcem sukcesu, bowiem ona... Ale brakowało czegoś. Brakowało czegoś. Właśnie to o to coś chodzi. Ja mam nadzieję, że to znalazłem i się udało to konsekwentnie prowadzić. A jeżeli chodzi o Marcina, no bo bardzo pechowo to się dla ciebie zakończyło i tutaj wszyscy, no ja już zresztą umieściłem informację, że jesteś drugim wicemistrzem świata i w ogóle. Później było, nie zlikwidowałem jej, w ogóle tylko napisałem nową, że zostałeś dyskwalifikowany. Przykra sprawa, no dyskwalifikacja zupełnie z czystego przypadku, no bo tam nie było ani łokcia, ani żadnego innego stanu na bieżni, tylko zwyczajny przypadek. Pech, tak. No jak to skończyłeś? Jak ty się po prostu poczułeś w momencie, kiedy już udzieliłeś wywiadu? Kurczę, a tu nagle. To znaczy, no medalu nie mam, ale już zasmakowałem smak tego medalu. Wiem, jak to smakuje. Radość była olbrzymia, wywiady. Także już wiem, jak smakuje smak medalu. No pech olbrzymi. Ale myślę, że w sumie, jak ja to zawsze podkreślałem, jak rozmawiałem nawet z dziennikarzami wcześniej, ja nie to, że wierzę w to, że w końcu będę miał ten medal, czy będzie lepiej, ja jestem tego pewny po prostu, że pewnego dnia jak wybuchnę, to już, jak to się mówi, pójdę po bandzie. I jestem przekonany o tym, znam swój organizm. Nawet kszczot nie przeszkodzi. nawet rodzisza nie przeszkodzi, bardziej w ten sposób to ujął. Także wiem, że to jest tylko kwestia czasu. Jestem już bardzo doświadczonym zawodnikiem, co pokazały nawet chociażby te biegi właśnie teraz. Jak się zachowuję w czasie tych biegów, jak reaguję na zachowanie innych zawodników też, na sam bieg. I każdy, kto się zna na lekietyce, widzi też po z boku. I wiem, że to jest po prostu teraz kwestia czasu. Czuję się o wiele, wiele lepiej niż właśnie przed paroma laty, gdzie ocierałem się już o te medale. Teraz jestem jeszcze wyżej i w końcu czekam na ten dzień. Powiedz tutaj może naszym widzom, do jakiego wieku mniej więcej przebiega kariera takiego średniodystansowca jak ty, 800-metrowca?
No w Polsce... Ile masz lat przed sobą jeszcze takiej murowanej kariery? W Polsce jest właśnie taka dziwna mentalność, bo przeważnie zawodników wieku tam tej trójki z przodu, czyli 30 lat, przeważnie się skreśla już z listy i kandydatów na medale. A jest tylko taka dziwna polska mentalność. Z doświadczenia wiem, że na świecie tak naprawdę 30 lat to jest idealny wiek do mocnego biegania, na uzyskiwanie formy życiowej, rewelacyjnych czasów, czy właśnie medali. 32 lata to dalej spokojnie można o te medale walczyć, także jeszcze myślę długa, długa kariera przede mną, jeszcze nie skończyłem 27 lat, także wiem, że po prostu wszystko jest przede mną. Jeszcze najlepsze lata tak naprawdę, wbrew pozorom, przede mną. Będziemy się cieszyć tutaj bardziej w Policach, czy bo w tej chwili wiemy skąd inąd, tutaj głównie od Janusza, że ponownie związałeś się z Policami. No, w sensie rodzinnym, mieszkasz tutaj, masz tutaj swoją rodzinę, żonę, dziecko, gratulacje. Dziękuję bardzo. W jakim stopniu utożsamiasz się z Policami? Czy to jest twoja kolebka, to miejsce, z którego wyszedłeś? To znaczy, czy jest to dla ciebie ważne, czy po prostu... Tak naprawdę to w sumie jestem podzielony, bo zameldowany jestem w Bydgoszczy i tam też bardzo często przebywam. Tam od miasta dostałem mieszkanie i tam też często przebywam, ale oczywiście z Policami jestem bardzo związany. Tu mam właśnie swoją rodzinę, tu mam swoich przyjaciół. Przede wszystkim tu się wychowywałem, tutaj dojrzewałem, tu rozpoczynałem swoją przygodę ze sportem, nie karierę. Także naprawdę bardzo dużo mi łączy z Policami, dlatego lubię też tutaj przebywać. I niczego oczywiście nie można skreślać, kto wie, być może któregoś dnia znowu tutaj zatańczę, jak to się mówi na parkiecie. Czy dalej jesteś zawodnikiem Zawiszy, czy ty jakoś... Jestem zawodnikiem wojskowego zespołu sportowego w Bydgoszczy. Zostały mi tam po prostu stworzone idealne warunki do trenowania i dlatego zdecydowałem się na ten ruch prezentowania tego miasta. I dlatego na pewno im bardzo za to dziękuję, ale tak jak wspomniałem wcześniej, na co dzień też, może nie na co dzień, ale bardzo często jestem tutaj, bo też Policje są dla mnie ważną częścią mojej przygody ze sportem. A tutaj Pomorze Zachodnie nie mogłoby być takim centrum treningowym twoim i takim stałym miejscem pobytu? Czy to jest technicznie, bo ja nie wiem, jak znaczy, no, to baza treningowa? Przede wszystkim ciężko jest w moim przypadku mówić o zamieszkaniu w jakimkolwiek miejscu, bo większość roku tak naprawdę spędzam za granicą, tak na zgrupowaniach sportowych. Szukamy wysokości, szukamy ciepła, szukamy sposobu po prostu, żeby wygrywać z najlepszymi biegaczami na świecie. I póki jeszcze jestem właśnie młodym zawodnikiem, dużo poświęciłem po to, żeby gonić tych najlepszych. I kosztem tego jest właśnie te wyjazdy. Mówię, jestem poza granicą kraju około 300 dni w roku nawet. Czy to są zawody, zgrupowania, czy badania lekarskie, czy konsultacje. Jest tego bardzo dużo. Dlatego tak naprawdę ciężko jest mówić o jakimś tutaj miejscu zamieszkania tak naprawdę moim. No tak, reprezentujesz kraj. Równie dobrze można powiedzieć, że moim miejscem zamieszkania to jest Afryka. My się cieszymy, że jesteś z Polic i jesteś naszą dumą. Taki policki lewy. I to wszyscy o tym już tak mówią. No ale przede wszystkim przechwala się tobą tutaj Janusz Chmielewski, który mówi, że on tutaj, gdyby nie on, to by ciebie nie było. Nie, ja muszę wkrótce, że tak się wyrażę, bo to oczywiście była gruba przesada. Dlatego, że w sensie biologicznym. Ja nie zaprzeczam temu, że jestem jakieś takie maleńkie ziarenko, bo ja pamiętam Marcina jeszcze jak był chyba w trzecią klasę skończył. Jak ja jeszcze wtedy byłem trenerem, instruktorem w uczniowskim klubie sportowym Ósemka i tam Marcin się po prostu pokazał, był taki jeszcze maleńki, prawda? Tomek był niewiele większy, bo też tam oczywiście biegał, także no jest tam takie maleńkie ziarnko, że piasku, jak ja tak symbolicznie, oczywiście trzeba było zacząć. Ja byłem prawdopodobnie tym chyba pierwszym, którym obaj tutaj obecni, bo zarówno Marcin, jak i Tomek, u mnie trenowali na mniej czy więcej, to już było tyle lat, że ja wiem, że to było niewiele, ale cieszę się niezmiernie z tego, że jest w tym moja taka maleńka mini cegiełka, że mamy tak wspaniałych sportowców, czyli jednego z najlepszych absolutnie średniaków w tej chwili na świecie, no i wspaniałego trenera też, myślę, że jednego z najlepszych, przynajmniej w Polsce, a myślę, że chyba i też na świecie, bo jednak było, nie było, te dwa medale, bo tak można powiedzieć, tego teamu, to jednak jest coś fantastycznego, bo myślę, że Tomek chyba nie zaprzeczy, że ty jesteś chyba jedynym na świecie trenerem, który ma w jednej konkurencji medal, no jeżeli nie medal, bo nie ma, ale zawodnika i zawodniczkę ze ścisłej czołówki światowej. Jeśli mówimy w kategoriach właśnie wyników sportowych, to się zgadza, bo niestety ostatecznie tych dwóch medali nie mam, co by rzeczywiście stawiało mnie w takiej roli
jedynego trenera, jeśli chodzi o biegi wytrzymałościowe, żeby trener miał w jednej konkurencji zarówno i wśród kobiet. Bardzo dobry wynik. Marcin, dwa rekordy Polski w hali, też świetna dyspozycja i pokazał, że sobie ten medal wypracował, który później ostatecznie został mu zabrany, ale niemniej wartość swoją pokazał i ta wartość tych zawodników rzeczywiście też również potwierdza słuszność i filozofię obraną przez te nasze przedsiębiorstwo, przez te Lewandowski Team, które tworzymy i jakby a regularność uzyskiwanych wyników w poprzednich latach jakby daje gwarancję na perspektywę i jeszcze wiele dobrych rezultatów w przyszłości. Jakie zawody takie dużej rangi mistrzowskiej mamy przed sobą w tym roku jeszcze? No docelowa impreza tak naprawdę od samego początku. No wiadomo, że mistrzostwa w hali. No właśnie tak naprawdę nie. Mówię, że nie mistrzostwa w hali. Nie mistrzostwa, dokładnie właśnie, bo to było po drodze, w związku z tym, że to było, tym bardziej, że to było na naszej ziemi, w Polsce, także to należało wystąpić tam, to było wskazane nawet. Ale do imprezy docelową na rok 2014 od samego początku były mistrzostwa Europy, w Curychu w tym roku odbędą się w połowie sierpnia. I to jest dla mnie impreza numer jeden i tak naprawdę tam właśnie przygotowuję się pod największą formę. A jakie są plany teamu na najbliższe? I może coś więcej o tym teamie jako takim. Czy jesteście powiązani z jakąś grupą kapitałową? Czy macie sponsorów? Czy kto się wami w ogóle opiekuje? Jaki jest stosunek Zawiszy do tego? I tak dalej. Trudne pytanie. Bardzo dużo nie unikamy pytań. Tak, a my nie unikamy odpowiedzi. Postaram się to dobrze wyjaśnić. Team jest, nasza drużyna jest na razie póki co otwartą formą dla zawodników. To znaczy się, że mogą do naszej drużyny wejść zawodnicy spoza klubu Zawisza Bydgoszcz. Czyli stąd jest na przykład Angelika Cichocka, która obecnie reprezentuje Talek z Boży Tuchą. Nie jest to jej klub docelowy, jest to klub macierzysty. Ona poszukuje teraz klubu czy profesjonalnej takiej grupy, gdzie mogłaby trenować. Inni zawodnicy szkoleni przeze mnie również znajdują w tym przedsiębiorstwie jakąś pomoc. Nawet jeśli są związani z jakimiś klubami profesjonalnymi, to i tak liczą na pomoc, na wsparcie z różnych dziedzin nauki, na wsparcie moje menadżerskie czy marketingowe, również na wsparcie szkoleniowe, trenerskie. I tym się zajmujemy na co dzień, to jest moja odpowiedzialność i moja robota. Zawodnicy natomiast wykonują po prostu to, co do nich należy, czyli głównie trening. Grupa jako tako nie ma jednego sponsora generalnego, nie ma jakiegoś podmiotu, przy którym jest zarejestrowana. W tej chwili jest tak, że każdy z tych zawodników indywidualnie sobie szuka sponsora, który mógłby pokryć koszty przygotowań do imprezy docelowej. Czy to jest dobra sytuacja, czy powinna być jakaś konsolidacja tych działań? Czy nie powinniście stworzyć zespołu takiego, który ma stabilizację finansową i po prostu pracuje nad sukcesem sportowym, oczywiście, a nie walczy o pieniądze, każdy sportowiec o swoje i wiadomo jak to jest. Oczywiście, w dzisiejszych czasach jest bardzo ciężko o tak to, powinno żeby... być, ale tak powinno być, tak nie ma. Marcin jest póki co, zdaje się, do końca roku związany z Orlenem i ma olbrzymie szczęście, że właśnie tam znalazł wsparcie, bo to, co daje Polski Związek Lekkiej Atletyki czy Klub Zawisza, nie wystarcza na przygotowania do najważniejszych imprez na świecie, bo tam to liczą się bardzo małe szczegóły. Każdorazowe konsultacje z jakimś specjalistą są bardzo kosztowne, więc tutaj naprawdę on ma ten komfort przygotowań. Pozostali zawodnicy nie mogą i każdy na swoją rękę właśnie w zależności od możliwości szuka tego wsparcia. Najlepiej byłoby oczywiście, żeby jedna jakaś, czy grupa kapitałowa, jakiś podmiot, czy przedsiębiorstwo, firma, sponsor jakiś taki, który by objął przygotowania całej grupy, wziął to pod siebie, pod swój szyld, promował. Dzięki temu oczywiście też miałby promocję, ale my wiemy już z... Przechodziliśmy jakby te etapy i 4 lata temu, kiedy poszukiwaliśmy klubu dla Marcina, bo tutaj... Ale 4 lata temu jednak byliście troszeczkę w innym miejscu. Teraz jest naprawdę duży sukces. No, to zostało zauważone ewidentnie, bo
ja z pozycji widza wiem, ile się o tym mówi w radiu, wiem, ile o tym się mówi w telewizji. To rzeczywiście po raz pierwszy jest wyraźnie widoczne, że polska lekkoatletyka jest niedoceniona, mhm. jest gdzieś w zaułku, nie widzimy jej, dzieją się rzeczy wielkie i my nagle dowiadujemy się na Mistrzostwach Świata, że mamy takich wielkich sportowców. Mm-hmm. Którzy zdobywają medale po prostu z lekkością, jakby zupełnie taką. Baletnicy wbiegają na metę, nie? Na drugim i na trzecim miejscu. Wy się teraz dowiadujecie, natomiast ci sportowcy tam są i oni są od lat. I robią swoje. To jest robota czasami takiego takiego prawdziwego kowala. Trzeba wyrobić po prostu codziennie, każdego dnia wyrabiać, małymi łyżeczkami nabierać. I ten sukces w końcu przychodzi. W jednym przypadku jest to tak duży sukces dostrzegalny na arenach międzynarodowych, światowych, w innym przypadku te sukcesy są mierzone innymi miarami, bo niektórych dotyczy, niektórzy, dla niektórych celem są medale i rywalizacja na arenach międzynarodowych, dla innych sukcesem jest to, że wyrwą się z objęć niestety rzeczywistego świata, który niesie za sobą wiele pokus dla młodego człowieka. Sport jest dla nas narzędziem, dzięki któremu możemy wychowywać tą młodzież i jeśli jesteśmy w stanie uratować chociażby garstkę, która do nas dochodzi, dociera, ta garstka ludzi dzięki temu, że uprawia sport, może uzyskać wykształcenie, dzięki temu może przygotować się do dorosłego życia, to już to dla nas jest sukces. I także my tutaj, ta grupa to jest, my naprawdę patrzymy na nią przez bardzo taki szeroki pryzmat. To jest piękne przesłanie, którym warto zakończyć tę rozmowę. Myślę, że ona zostanie zauważona i że rzesza ludzi, sądzę, że setki, jeżeli chodzi o Policję, może i więcej, nie chcę przesądzać teraz o popularności mojej strony internetowej, obejrzy tę naszą rozmowę. Marcinowi życzę szerszych torów trochę, to może mniej problemów z tobą. Wszystkim wam dziękuję za rozmowę. Mam tylko jedno pytanie, czy jest szansa na to, żeby ten Team Lewandowski to był Team Lewandowski Police? No to ja mam bardziej do ciebie takie pytanie, przecież ty jesteś radny. No to... Powinieneś, nie wiem, może działać w tym kierunku. Ja już tutaj jak gdyby z burmistrzem jednym, drugim rozmawiałem już wstępnie na ten temat, ale myślę, że urząd miasta, czy tam gmina nasza nie jest w stanie udźwignąć na swoich barkach tak wielkiego zadania. I w związku z tym... a taki zespół jest w stanie udźwignąć na swoich barkach ten cały wysiłek i w ogóle? No przecież no właśnie, trzeba na to patrzeć jest fenomen, nie? Szerzej trochę, więc ja nie wierzę w to, żeby nie było stać czy gminy, czy tutaj obecnych na naszym lokalnym rynku sponsorów na utrzymanie takiego teamu. No. Ale to do nich należą decyzje. Wy powiedzieliście to, co mieliście do powiedzenia. Dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.